to wie, że początkowo Spodek miał w nazwie słowo latające. Ze słowa tego zrezygnowano, gdyż obiekt, jak się później okazało, ani nie odleciał, ani się nie rozleciał. Co jego konstrukcji wróżyli sceptyczni architekci. Dziś stoi tam, gdzie stał i wciąż jest wizytówką Katowic. W czasach PRL-u dobrze było mieć czekoladę. Niczym karta magnetyczna otwierała drzwi do miejsc niedostępnych. Gdybym 30 lat temu chciał zobaczyć nieznane oblicza Spodka, musiałbym tę czekoladę wręczyć sekretarce prezesa. Dzisiaj nie zrobiłaby ona na niej żadnego wrażenia, ale nie ma nawet takiej potrzeby. Do Spodka wpuścili nas bez problemu. Dzięki temu tę czekoladę mogę zjeść. Maluch i Spodek to koledzy ze szkolnej ławy. Obie konstrukcje zaprojektowane zostały w tym samym czasie. Są to symbole złotych lat PRL-u. Główne różnice między nimi to wielkość i przeznaczenie. Jak widać, polska myśl techniczna jest wciąż aktualna. Niestety w Maluchu mieści się tylko 5 osób, w Spodku 12 tysięcy. Te 12 tysięcy osób w razie jakiegokolwiek zagrożenia, choćby inwazji kosmitów, jest w stanie wyjść z hali w ciągu 3,5 minuty. Pod siedzeniami dla prasy zamontowano gniazdka elektryczne 230 V. Można podłączyć komputer, laptopa, można także niebawem internet. Już teraz suszarkę. Niektóre siedzenia są klimatyzowane. Taka kratka wentylacyjna posłużyła niegdyś złodziejowi do kradzieży damskiej torebki. Pod lożą dla VIP-ów swój własny pokój mieli komunistyczni dygnitarze. W przerwie propagandowych koncertów mogli napić się tu herbatki i poplotkować. W pomieszczeniu tym, z którego najczęściej korzystał towarzysz Gierek, znajduje się tajemne przejście, które umożliwiało ewakuację oficjeli w sytuacjach zagrożenia. Dokąd prowadzi tunel? O tym powiemy pod koniec. Kabiny łączności zastępowały w latach 70. dzisiejsze telefony komórkowe. Można było połączyć się na przykład z Moskwą. Dziś można się tu jedynie zabawić. Niejedna gwiazda stwierdziła, że Spodek ma doskonałą akustykę. Ma również zaplecze dla telewizyjnych komentatorów sportowych. Kabiny komentatorskie zostały użyte tylko raz w historii Spodka, w 76 roku w czasie Mistrzostw Świata w hokeju. Mówi się, że profesjonaliści nigdy nie opuszczają swojego miejsca pracy. Tutaj mamy tego przykład. Obręcz wokół głównej hali Spodka ma 380 metrów. To prawie tyle, ile stadion. Natomiast w czasie Mayday cała ta obręcz zamienia się w gniazdo miłości. Każde okno kopuły Spodka ma inny wymiar. W momencie ich wymiany nie wzięto jednak pod uwagę minimalnych różnic w ich wysokości i szerokości. Przez co z 45 wykonanych okien pasowało tylko jedno. Jesteśmy w kopule nad halą główną Spodka. Ta kopuła znajduje się 17 metrów od posadzki. Nad nami jest jeszcze dach, do którego mamy 15 metrów. Nie polecam tego miejsca nikomu, kto ma lęk wysokości. Z tego punktu można wymienić żarówki w całej hali Spodka bez użycia drabiny. Przechadzka nad halą główną Spodka to niesamowite przeżycie. Przypomina spacer po fabryce bądź kopalni. Zamiast maszyn mamy tutaj jednak całe oświetlenie. Do posadzki tego miejsca można podwiesić 30 ton różnorakiego sprzętu. Od nagłośnienia po scenografię. W tym jakże skromnym pomieszczeniu bywały i bywają największe gwiazdy.
Począwszy od Bonnie M, a skończywszy na ZZ Top. Efekt wizyty zespołu Rammstein widać na ścianie. Podziemia spotka skrywają jeszcze jedną niespodziankę. Klub nocny, w którym gwiazdy mogą zabawiać się po koncertach. Parkiet taneczny wykonano z połączenia piasku i klasyki polskiej literatury. Mamy tu dzieła Mickiewicza i Słowackiego. Ciekawe, co na to polscy wieszcze. Naszą wizytę kończymy na ulicy Bankowej. To właśnie tutaj znajduje się wyjście z tunelu prowadzącego ze spotka. To gdzie dokładnie znajduje się to wyjście, pozostawiam już waszej śledczej intuicji.